Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj powiemy sobie o tym, że Trybunał Konstytucyjny w Polsce to jest jakiś nieśmieszny żart. TVP przegrało znowu sprawę w sądzie i prezydent Brazylii w szpitalu z powodu czkawki. Jeśli dasz łapkę w górę, to Kaczyński znajdzie sobie żonę i da nam święty spokój. Także nie zmarnuj tej szansy. Subik, łapka i lecimy. Nie wiem, co mam sądzić o tym naszym Trybunale Konstytucyjnym. Interpretuje sobie konstytucję jak chcę, to znaczy na korzyść PiSu, zawsze, nie? Do tego stronnicza, wulgarna, nieznająca nawet podstaw języka polskiego, Krystyna, która przynosi wstyd każdemu sędziemu. Dla mnie każdy wyrok tego Trybunału to ustawka pod rządzących i nie ma on dla mnie żadnego znaczenia, bo z Konstytucji zrobili sobie szmatę do wytarcia ryi. Serio, jak podaje Onet, przewodniczący rozprawy w Trybunale Konstytucyjnym Stanisław Piotr... Piotrowicz chyba. Przerwał ją i ogłosił przerwę, wyraźnie zdenerwowany i wyprowadzony z równowagi słowami przedstawiciela Rzecznika Praw Obywatelskich. Występując w imieniu RPO, dr Krzysztof Filipek podkreślał, że Trybunał w obecnym składzie nie ma prawa zajmować się pytaniem prawnym przedstawicielki Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Ponieważ wśród sędziów jest tak zwany dubler, czyli osoba powołana na miejsce już osadzone, to Justyn Piskorski, który razem z czwórką innych wskazanych w Sejmie przez członków PiS Trybunału Konstytucyjnego ma rozstrzygać, czy Polska będzie stosowała się do nakładanych przez CUE zabezpieczeń. Kiedy przedstawiciel RPO podniósł kwestię nieprawidłowego składu sędziewskiego, przewodniczący Piotrowicz. Przerwał mu, zabronił pouczać Trybunał i nakazał mówić do rzeczy. Doktor Filipek kontynuował, argumentując, że sprawa ma kolosalne znaczenie dla ważności wydanego orzeczenia. Sprawa przed Trybunałem dotyczy pytania Izby Dyscyplinarnej Sądu więc proszę odnosić się do tego, a nie do rzeczy, które są przedmiotem pańskiej fantazji, oświadczył na to Piotrowicz. Nie wysłuchał także argumentów próbującego zabrać głos profesora Adama Bodnara. Przerwał rozprawę i ogłosił 15 minut przerwy, po czym wyraźnie zdenerwowany opuścił salę. Trybunał Konstytucyjny na wniosek Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego ma zdecydować, czy Polska będzie przestrzegać nakładanych przez CUE środków tymczasowych. Bezwzględne stosowanie się do decyzji Unijnego Trybunału Sprawiedliwości to obowiązek każdego z krajów członkowskich. Tymczasem, jak chcę dowieść w swoim pytaniu pra prawnym przedstawicielka Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego Małgorzata Bednarek, takie zabezpieczenia mogą łamać aż cztery artykuły polskiej konstytucji, w tym kluczowy artykuł drugi, mówiący o tym, że Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Podczas pierwszej rozprawy 28 kwietnia przewodnicząca wówczas rozprawie Krystyna Pawłowicz zgodziła się z wnioskiem Rzecznika Praw Obywatelskich o jej odroczenie. Wcześniej jednak pozwoliła zabrać głos autorce pytania prawnego do Trybunału, czyli Małgorzacie Bednarek z Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Była prokurator, przez kilkadziesiąt minut przedstawiała rzeczy, jakie kierowały Izbą Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. Izbą, która jest najbardziej zainteresowana tym, aby Trybunał orzekł o rzekomej niezgodności nakładanych przez TSUE zabezpieczeń nad polską konstytucją. A to dlatego, że działanie tej właśnie Izby znacząco ograniczyło zabezpieczenie Unijnego Trybunału z kwietnia 2020 roku. Sue zabronił izbie dyscyplinarnej zajmować się dyscyplinarkami sędziów. Uznał też, że nie spełnia ona wymagań, jakie stawiane są w Unii Europejskiej niezależnym sądom. Opinię tą podtrzymał też sam Sąd Najwyższy, konkretnie jego stare izby, te utworzone przed rządami PiS. Przecież oni sobie jakieś jaja robią z nas wszystkich. Co to w ogóle za farsa? Wiadomo, że wyrok będzie taki, jaki sobie zamówił prezes. I tu mi nikt nie powie, że nie. Trybunał Konstytucyjny w Polsce to jest żart i ja zdania nie zmienię. A druga sprawa, Rzecznik Praw Obywatelskich, który ma reprezentować obywateli, ma swojego Rzecznika. O co tu w ogóle chodzi? To chyba on zgarnia hajs za to, że nas reprezentuje, czy jak? Mamy za bardzo rozdmuchane wydatki na urzędników, uważam. Połowę bym zwolniła, to oszczędność w budżecie byłaby ogromna. Jak ja widzę, że ten Trybunał coś tam radzi, to mnie już szlak trafia. Bez sensu zamieszanie i mydlenie oczu ludziom, że wszystko dzieje się zgodnie z prawem, a tak naprawdę każdy wyrok sprzedany i nie ma szans, żeby się sprzeciwić, bo przecież Kryśka z Julką interpretują nam Konstytucję. Dajcie spokój. FOP przegrało kolejną sprawę w sądzie, i kolejny raz kto za to zapłaci? Ano, ty, ja i wszyscy my tylko nie ci, co są winni. Telewizja Polska odmówiła udostępnienia umowy w sprawie zasad przygotowania i nadawania w telewizji audycji i przekazów religijnych Kościoła Katolickiego. Po zaskarżeniu jej decyzji przez posła Adama Szłapkę, TVP przegrała przed sądem. Pod koniec września 2020 roku przewodniczący nowoczesnej poseł Adam Szłapka zwrócił się do TVP o udostępnienie treści porozumienia dotyczącego zasad przygotowywania i nadawania w telewizji audycji i przekazów religijnych Kościoła Katolickiego. Telewizja Polska Polska odmówiła udostępnienia umowy. Po zaskarżeniu jej decyzji przez szłapkę TVP przegrała przed sądem. E, zasądzona została również kwota 200 zł na rzecz posła tytułem zwrotu kosztów postępowania. Wojewódzki sąd administracyjny uznał, że TVP jako podmiot wykazujący zadania publiczne jest zobowiązany do udzielenia informacji publicznej. E, prawo do informacji publicznej nie podlega ograniczeniu między innymi ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy, ponieważ porozumienie z 23 września 2020 roku zostało ujawnione przez jedną ze stron, 19 lutego 2021 roku. Po decyzji sądu szłabka ocenił, że ten wyrok to kolejne ostrzeżenie dla Jacka Kurskiego, że TVP nie może być jego prywatnym folwarkiem, ale instytucją, na której spoczywają zadania publiczne. Sąd określił, że TVP pod pozorem tajemnicy przedsiębiorstwa odmawia udostępnienia informacji publicznej podmiotom, które nie są po drodze z obowiązującym układem politycznym. To niedopuszczalne. Gdyby nie to, że jedna ze stron się wyłamała i po kilku miesiącach przekazała mediom treść umowy, do dziś musielibyśmy boksować się przed sądem o sprawy, które powinny być oczywiste, i jawne dla opinii publicznej, stwierdził Szłapka. Warto zaznaczyć, że TVP przegrała już dwie sprawy w sądzie z posłem nowoczesnej. Chodzi o ujawnienie pensji Danuty Choleckiej, Michała Rachonia i Adriana Klarenbacha, chyba, oraz kosztów organizacji Sylwestra Marzeń z Dwójką. W tej sprawie trwa obecnie postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, do którego TVP zaskarżyła wyrok w USA. W drugim przypadku sąd uznał, że TVP naruszyła prawo, zwlekając z udzieleniem tej informacji i nie przestrzegając przewidzianych ustawowo terminów. No i dobra, kto powinien za to wszystko zapłacić? Z własnej kieszeni. Strasznie mnie to denerwuje, że TVP coś zrobiło? Jak TVP? To nie TVP, to zrobił. Konkretny ktoś lub ktośa, konkretna osoba, która swoim nazwiskiem i portfelem powinna za to odpowiadać. Może ktoś w końcu coś zrobi z tą śmieszną zbiorową odpowiedzialnością i rozkładaniem kary na wszystkich, bo wtedy w sumie wszyscy są winni, czyli tak naprawdę winnego nie ma. No, pamiętacie. O Odcinek, w którym mówiłam o nowym leku na czkawkę. Kto nie oglądał, to bardzo proszę obejrzeć, bo jak widać, prezydent Brazylii nie oglądał i ma teraz za swoje. Trafił do szpitala. Jak podaje gazeta.pl, Bolsonaro trafił do szpitala w São Paulo. Powodem hospitalizacji prezydenta Brazylii są silne bóle brzucha i utrzymująca się od wielu dni czkawka. Lekarze mają zbadać, czy w najbliższym czasie konieczna będzie operacja. Jak informuje agencja, yy, Bolsonaro trafił do szpitala w Brazylii w środę rano. W oficjalnym komunikacie poinformowano, że brazylijski prezydent czuje się dobrze. Chodziło o zbadanie chronicznej czkawki, z którą Bolsonaro mierzył się od wielu dni. Kilka godzin później biuro prezydenta poinformowało, że zgodnie z decyzją chirurgów prezydent zostanie przetransportowany do szpitala w São Paulo, gdzie przejdzie dodatkowe badania. Chodzi o ocenę, czy Bolsonaro wymaga pilnej operacji. Podają też, że w ostatnich tygodniach Bolsonaro miał trudności z mówieniem. Sam przyznawał, że od dłuższego czasu męczy go czkawka. Przepraszam wszystkich, którzy mnie słuchają, od pięciu dni mam czkawkę, powiedział 7 lipca w radiowym wywiadzie. Jak stwierdził, czkawka nie odpuszcza przez 24 godziny na dobę. Bolsonaro. Podejrzewał, że przypadłość mogła być spowodowana lekami, które przyjmował po zabiegu stomatologicznym. Media przypominają, że Bolsonaro podczas kampanii prezydenckiej w 2018 roku został ugodzony nożem w brzuch. Dźgnięcie spowodowało uszkodzenie jelit i silny krwotok. Od tego czasu prezydent przeszedł kilka operacji Gdyby nasi rządzący mieli czkawkę, to by była jedyna mądra rzecz, jaką by powiedzieli: Swoją drogą posiadanie czkawki przez 10 minut jest niezwykle męczące, a wyobraźcie sobie, że macie ją przez 5 dni. Z tym, że Bolsonaro Maurycego się nie bał, bo taki silny chłopak z niego, a pokonała go czkawka. Także uważajcie, bo nigdy nic nie wiadomo, a panu Bolsonaro polecam najnowszy sprzęt do opanowania czkawki. Żegnam robaczki, do zobaczenia jutro o 19. Przypominam, że każda łapka w górę zbliża Kaczyńskiego do znalezienia sobie żony i dania nam świętego spokoju, także do dzieła. Tajemne słowo na dziś to czkawka. Każda czkawka dostanie ode mnie serducho. Buziam. Pa.